zespoły biorące udział w amatorskiej lidze piłki halowej rozegrały drugą serię spotkań. W pojedynku, którego fragmenty oglądamy, DJ Gummy Music Presenter, Żółte Koszulki, grał z Kozieńcami Wschód. Oba zespoły rozgrywki rozpoczęły od wygranych. W bezpośrednim starciu bardzo długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Choć wcześniej nie brakowało okazji, pierwszy gol padł dopiero po kwadransie gry. Po zagraniu Kamila Jaroszka ładnym uderzeniem popisał się Norbert Połosa. Wschód mógł odpowiedzieć po niespełna minucie, ale dobrą i dość szczęśliwą interwencją popisał się Konrad Kłosowski, broniąc uderzenie Mateusza Wojdyra. Na 2 minuty przed końcową syreną wynik spotkania ustalił Połosa, trafiając po raz drugi. Tym razem po szybko wyprowadzonej kontrze. DJ Gummy Music po ciekawym i toczonym w szybkim tempie spotkaniu pokonali Wschód 2-0. Jeszcze większa dramaturgia, zwłaszcza w ostatnich minutach, towarzyszyła spotkaniu Karczmy Usuchego z Eneą Wytwarzanie. Pierwsza połowa nie zapowiadała praktycznie żadnych emocji. Karczma zepchnęła rywali do głębokiej defensywy, a swoją przewagę udokumentowała trafieniem Mateusza Krzyśniaka. Enea przed przerwą praktycznie nie zagroziła bramce rywali. A gdyby nie postawa Piotra Nowakowskiego, energetycy z pewnością przegrywaliby jeszcze wyżej. Po zmianie stron gra nie była już tak jednostronna. Bliski do prowadzenia do remisu był Krzysztof Bomba. Uderzenie z dystansu obronił Mikołaj Kalbarczyk, który potwierdził, że nie przez przypadek został wybrany najlepszym bramkarzem poprzedniej edycji turnieju. Jego koledzy z zespołu nie zamierzali zadowolić się jednobramkowym prowadzeniem, a patent na strzelanie goli miał w tym spotkaniu Mateusz Krzyśniak. W 13 minucie bramkarza Enei próbował przelobować Mariusz Czech. Snajper Karczmy dopadł do piłki odbitej poprzeczki i było 2-0. Gdy w kolejnej akcji Krzyśniak trafił po raz trzeci, kończąc szybką kontrę, tylko niepoprawni optymiści wierzyli chyba, że Enea tego meczu nie przegra. Tymczasem zabrakło naprawdę niewiele, by Bomba i spółka wywalczyli pierwszy punkt. Ostatnie 2 minuty w ich wykonaniu były iście wybuchowe. Najpierw Sławomir Kuźmiński trafił z dystansu. Nie minęło 60 sekund, a ten sam zawodnik zdobył kontaktową bramkę. Gdy oszołomieni rywale czekali na koniec spotkania, Enea przeprowadziła ostatnią akcję. Kalbarczyk broni strzał Krzysztofa Barana, a piłka po dobitce Kuźmińskiego trafia w słupek. Po chwili rozległa się syrena kończąca to zacięte i pełne emocji spotkanie, które kibice nagrodzili gromkimi brawami. Szczególnie należą się one zawodnikom Enei, którzy mimo porażki pokazali, że walczą do końca. W spotkaniach drugiej kolejki dominował wynik 2-0. Takim rezultatem zakończyły się m.in. pojedynki Stowarzyszenia Renka ze Świerżakami, Galerii Jubilerskiej z MC Amatorami czy 997 i Ryczy Wołu. Pauzujący przed tygodniem AC Okolice 3-0 pokonał drużynę z Antoniówki. W ostatnim meczu Patex wygrał z Kagiekiem 2-1. Na czele tabeli 3 zespoły z kompletem punktów. Liderem jest DJ Gummy Music. Po 2 zwycięstwa mają także Renka i 997 EP Serwis. Aż 5 zespołów jeszcze nie punktowało. Są to Techdźwig, Kagiek, Ryczy Wół, Enea i Amatorzy. Trzecia kolejka w Andrzejki, czyli najbliższy poniedziałek. Na początek mecz Enei z KGK. Następnie Amatorzy zmierzą się z Renką. 997 kontra Świerżaki. Rywalem DJ Gummy będzie Galeria Jubilerska. Patex zagra z Ryczy Wołem. Autogaz rywalizować będzie z Brzuzą. A na koniec mecz AC Okolice Techdźwig. Pauzuje Wschód.